jesteś tu całkiem sama i ja też jestem sam. Może warto to zmienić, w innej rzeczy stan. Już muzyka gra, po co tracić czas? Ruszaj śmiało i pokaż mi, na co cię stać. Nie czekaj dłużej, już wszystkie ręce w górze. Więc teraz dołącz do nas, nie zawiruje świat. Nie czekaj dłużej, już wszystkie ręce w górze. Niech taniec nas prowadzi, odmieni życie nam. O tym, co będzie, to nieważne jest. Siemano, siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Siemaneczko. Piotr, tutaj widzowie się pytają, gdzie ty na żniwa byłeś, bo na odcinkach się nie było. Na wczasach pod gruszko się leżało. To no też bywa. Proszę państwa, w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nowy sezon na gospodarstwie. Rozpoczynamy go od wapnowania pól i wdrażamy nowe uprawy na gospodarstwie. Teraz jesienią będą siane rzepaki, zboża, a wiosną będą wjeżdżać kukurydzy. Więc zaczynamy wapnowanie obecnych działek i będziemy wjeżdżać na nowe. Ruszamy. Dobra, mamy przygotowane wapno kredowe. Idzie na te pola, bo tutaj trzeba wapna, jeszcze raz wapna o ten sypać. Ja wchodzę na przyczepę, Piotrek coś tam ponagrywa pewnie, jak sypiemy. A wy sobie w międzyczasie zobaczcie, proszę państwa, jak wyglądał transport wapna. Mieliśmy jeszcze wcześniej doczepioną jedną przyczepę, także Ursus walczył. Ile mieliśmy? 7 ton chyba. 7 ton wapna było z dwoma przyczepami, także nie pękał pod górki, fajnie szedł. Także zobaczcie sobie w międzyczasie transport wapna, a my zaczynamy ładować. Jesteśmy już na składzie, ładujemy na tylną przyczepę baksy, na przednią pójdą palety. Także trochę tego wapna będzie, no bo i działek doszło trochę. Doszło, Piotr, trochę działek? Doszło. Będziemy doświadczenia, poletka robię. Tak, w tym sezonie będą właśnie poletka doświadczalne. No i mamy już na składzie załadowane. 7 ton mamy, 4 w workach mamy, bo tak nam trzeba było. I tutaj mamy 3 tony w baksach. Także możemy jechać do domu. No 7 ton dla 80, no, wielkie. Wapno napakowali, zobacz ile wapna jest. No jest, no teraz jest sezon na wapno, nie? Dobra, ruszamy, zobaczymy jak to będzie sobie radził ten z tym ciężarem. Mamy tutaj fajną góreczkę. Siby się wepnął, ale nie, 80 nie jest pęknie, nie jest pęknie. Nie wiem czy widać, ale no. Górka jest niezwykła, no. Ale to bydle idzie, jak nie wiem, co na tym wyschodzi do brodu w miejscu. O, ciabuda! Idzie jak szalone po prostu w górach.
tego prześciewaczem. Powiem wam, jak nigdy naprawdę od kilku lat takie bardzo mi się granulowane trafiło. Raz, że ta granula jest bardzo duża, a dwa, że nie jest niezgodna po prostu. Ja tylko przy odświeżaniu się, bo tam trudno trzeba ruszyć, bo wiadomo, warto się zbiłuje. I tak naprawdę więcej nic nie robimy, tylko tyle. Cały czas jeździmy, oczywiście prędkość regulujemy tylko i wyłącznie biegami, bo szyby są stworzone na maksa, bo na 12 metrów się biegamy i tutaj muszą też być szeroko otwarte. Także po prostu widać, jak to bardzo odnika. Ile sypiemy, bo to naprawdę w niektórych bardzo zaciekawi. Sypiemy około 700 km. Sporo warma cenowego. Stawiam w tym roku na radach rozmowę z rolnikami bardziej na wartowanie niż na włożenie NPK. To znaczy nie to, że w ogóle nie zamierzam na włożenie NPK, tylko po prostu po tym roku będzie prawdopodobną sprawą jest były robione analizy glebowe i po prostu na ziemiach jest bardzo niskie PK. Wszyscy specjaliści jednoznacznie mówią, jeśli na ziemiach jest niskie PK, to pierwsze to trzeba naprawdę tam płacić nafta, a dopiero potem bawić się na PK. A więc teraz, proszę państwa, szybki przegląd nowych działek. Tutaj mamy nową działeczkę o powierzchni 1 hektara. Taki prostokąt, wycięta tylko miejsce na działkę budowlaną, gdzie tutaj te sosenki są. I tu już jedzie asystent, dowozi wałek, bo zapomnieliśmy. I lecimy na kolejne nowe działeczki. I mamy kolejną nową działeczkę. Hektar 60 bodajże. Tutaj trochę były dzierżawca, poleciał w kurki, miał rzepak, wykosił gdzie lepiej było, a gdzie gorzej zostawił, ale jest nowa talerzowa, jest 80, więc powinna sobie też poradzić. No i tutaj szypek, a więc sypiemy wapno na nową działkę, nie? Ta działeczka bardzo ładna, fajna, no bo tu już większy kawałek jest. Prostokącik, także lecimy.
Właśnie sobie, proszę Państwa, przypomniałem przy myciu, że zapomnieliśmy zakończenia nagrać. Mamy zwapnowane około 20 hektarów działki pod rzepak i działki pod przyszłą kukurydzę nie są wapnowane jeszcze. Pod kukurydzę późną jesienią dopiero planuję wapnować, a pod rzepak w ogóle nie będą wapnowane, bo rzepak jest na takich stanowiskach, gdzie pH, to znaczy jest, ma być na takich stanowiskach, gdzie pH jest w miarę uregulowane, także nie potrzebujemy tam wapnowania. Mówiłem to, ale jeszcze podkreślę, naprawdę przez wszystkie lata, które już tutaj wapnuję pola, nigdy nie trafiło mi się tak dobre wapno granulowane. Nie chodzi mi o jakiś efekt działania, tylko po prostu o granulację, że rozsialiśmy chyba 7 ton, jak dobrze pamiętam, 7 ton wapna i ani razu lejek się nie zapchał. No lejek oczywiście, jak to lejek, wiemy jak się rozsiewa wapno, lejkiem nie należy to do najciekawszych i najprzyjemniejszych rzeczy, ale naprawdę mówię Wam, ani razu nam się lejek nie zapchał przy rozsiewaniu wapna. No i lejek jeszcze rozsieje nawozy NPK i chyba, a raczej na pewno pójdzie w odstawkę i z wiosny na nawozy azotowe pojawi się jakiś rozsiewacz dwutalerzowy, bo jest ok z tym lejkiem, ale to już nie przy tych ilościach zabawa z rozsiewaczem lejek. To musi być już bardziej precyzyjny i no, rzucający dalej i równomiernie granule. Także subskrybujcie kanał, bo ruszamy już niedługo z talerzowaniem pól. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!